Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rock Boy i zapraszam na kolejny odcinek z gry Alan Wake 2. Życzę miłego oglądania. Okej, poprzednim razem skończyliśmy sobie w tym miejscu. Zatrzymaliśmy się tak naprawdę przed dojściem do tych poprzednio zalanych terenów. Przeszukaliśmy sobie naszą plażę, znaleźliśmy tam jedną skrzynię, w której było kilka fajnych, przydatnych rzeczy. Także teraz sobie przejdziemy tutaj na te tereny, bo ostatnim razem na poprzednim odcinku trochę się zagubiłem. Myślałem, że te zalane tereny to jest tylko ta plaża i nic więcej, a jeśli dobrze sprawdziłem, to okazuje się, że to wszystko, co jest tutaj na czarno zaznaczone, to są te uprzednio zalane tereny, także mamy sporo do przeszukiwania. No i dzisiaj na początku sobie to wszystko tam przeszukamy, tak żeby sobie sprawdzić wszystko na 100%. A potem wrócimy ponownie do Bright Falls z Alanem Wake'iem i z naszym tutaj kompanem Alexem Caseyem. Także zapraszam, będziemy sobie tutaj sprawdzali wszystko. Zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. Okej, w tym miejscu poprzednio zaatakował nas ten wściekły pies chyba. Też opętany przez ten mrok. Tu niestety nic nie mamy. O właśnie, tu są jego zwłoki. Zostało nam bardzo mało amunicji, ale tutaj widzę, że coś nas poratuje. O, tu już mamy kolejne ciekawe rzeczy. Okej, o właśnie, są jeszcze te strzałki. Czyli jest tak samo jak w pierwszej części. Tam na pewno będzie coś fajnego. Otwórzmy sobie na razie to. Dobra, super, mamy trochę amunicji. To nas ratuje. Co mamy tutaj? Kolejna jakaś skrzyneczka. Świetnie, 9 mm. To nam jest potrzebne. Dobra, czyżby strona maszynopisu? Tak jest, to jest kolejna strona. Saga wypala materię mroku. Przeczytajmy ją sobie. Pod Witch's Ladle Saga skierowała swoją latarkę na dziwną, ciemną substancję. Taką samą jak ta, którą Nightingale zostawił w kostnicy. Coś się pod nią kryło. Wytężyła wzrok. To było jak odwrotność patrzenia na słońce. Oślepiająca czerń. Nagle coś się zmieniło. Światło zaczęło reagować na substancję. Sprzężenie zwrotne. Zbierało w jej ramieniu. Saga ścisnęła latarkę. Siłą woli nakazała jej przebić się przez materię mroku. Wypalić ją. Okej, czyli tutaj mamy opisany ten jakby proces tego, jak trzeba sobie radzić z mrokiem, że go wypalamy latarką, światłem tak naprawdę. Jak walczymy potem z tymi wszystkimi opętanymi. Dobra, podążajmy sobie za tymi strzałkami. Tu coś na dole. O, co tu mamy? Jakiś kluczyk? Kluczyk do skrytki na strumieniu. Super. Czyli tu jest trochę inaczej to rozwiązane, bo w pierwszej części gry te strzałki nas prowadziły bezpośrednio do jakichś znajdziek takich, z których możemy skorzystać już od razu, a tutaj musimy sobie znaleźć kolejną skrytkę, do której mamy kluczyk. Okej, fajne rozwiązanie. Czy tu coś więcej jeszcze jest na tym terenie? O, tak jest. Czyli to jest ta skrytka chyba. Kluczyk do skrytki strumień. Tak jest. Czyli była bliżej niż mi się wydawało. The cult is watching right now. Tak jest. Mamy tutaj racę. Mamy chyba naboje do strzelby. I lekarstwa. Świetnie. Skrytka znaleziona kolejna. Dodajmy sobie ją do naszej tablicy. Skrytki, sprawy. Skrytki kultu. Nad Cauldron Lake kolejna, tak jest. W skrytce kultu jest niepokojąca, złowieszcza notatka z ostrzeżeniem. Tak jest. Kult nas cały czas obserwuje. Musimy o tym pamiętać. Dobra, zmieńmy sobie tak. Przeładujmy sobie naszą strzelbę. Uleczmy się trochę, bo mamy nie do końca. Aha, czyli lekarstwa działają w czasie, ale z delikatnym opóźnieniem. Tutaj mamy jeszcze plaster patronkowy, on działa dużo szybciej. Czy coś jeszcze mamy? Mamy jeszcze jeden plaster, tak jest, szybki wybór. Okej, dobra. Mamy przypisany. Dobra, przejdźmy sobie dalej tutaj. Poszukajmy jakichś kolejnych fajnych rzeczy. Muszę przyznać, że bardzo tutaj jest rozległy ten uprzednio zalany teren. Aha, i widzicie, jeśli już coś przeszukaliśmy, to tak naprawdę zmienia nam się otoczka tego terenu z tego czarnego na już taki jasny. Albo jeśli, bo może się mylę, może zmieniła się dlatego, że weszliśmy na ten teren. Także zobaczmy sobie, przejdźmy sobie tam
na kolejny obszar i zobaczymy, czy nam się od razu zmieni, czy może po jakimś czasie. Tutaj już byliśmy i tam nie będzie chyba przejścia, ale tak w razie W. Aha, no właśnie. Czy tu coś będzie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dzisiejsze zdobycze. Okoń żółty i średni szczupak. Prawie złowiłem pali, ale mi uciekła. Przed samym świtem widziałem przyjezdnego spacerującego po lesie. Miał lornetkę albo jakąś lunetę. Robił notatki. Nie zauważył mnie. I dobrze, nie chcę zwracać uwagi. Dzisiejsza zdobycz. Tylko stary gumiak. Miejscowi dziwacy znowu krążą po okolicy. Jak zwykle ich uniknąłem. Nikt nie zauważa cichego starego rybaka. Nawet ryby. Mamy tutaj jakieś notatki rybaka. Myślałem, że będzie coś więcej. Ale okej. Każda notatka, każda jakaś taka rzecz się liczy. Tu nic na pewno. Nie, nie da się przejść niestety. Za bardzo bym chciał tutaj przeszukiwać wszystko. Dobra, przejdźmy sobie tym mostem. I potwierdźmy sobie, jeszcze nie przeszliśmy. Dobra. Ładne widoki, bardzo fajnie to wygląda. Okolice strumienia Cold Lake. Jest, dobra, teraz sobie sprawdźmy. Aha, czyli tak, czyli jeśli wejdziemy na ten teren, to on się nam na mapie tak jakby odznacza. Co tu jest? Mamy tu jakieś znaki. Co to jest? Okej. Jeden ptak niesie światło, dwa niosą mrok, trzy ptaki walkę, cztery to trud, pięć ptaków ranę, sześć to cierpienie, siedem na zakończenie, jakie ono by nie było. Mamy tu jakąś zagadkę, ale... Okej, przeszukajmy sobie dalej, rymowanki. Możemy to dodać? Tak jest. Rymowanki, o, czyli to jest coś nowego. Badacz z FBC pracował nad rymowankami dla dzieci, aby stworzyć przejście wiodące do leża mroku. Okej. Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Tu wszystko się wydaje dziwne, także o Boże, mam tutaj poszlak kolejnych. Znalazłam dziwną rymowankę na kartce z dziecięcymi rysunkami. Rymowanki z nad Cauldron Lake. Tak jest. No to nie tu? No jak to nie tu? Nie? Nie? Dziwne lalki, rymowanki z brat, co będzie tu? Nie. Aha, tutaj, okej. O co tu chodzi? Po co ten statyw? Czy to jest jakiś eksperyment? Właśnie, mamy tam jakiś statyw. Wróćmy sobie do tego naszego miejsca. Co tu jest? Jakaś kamera? Ktoś to nagrywał? Co tu się działo? Co to jest? Mała drewniana lalka. Kolejne rzeczy. Lalka wrony pozwalająca rozwiązać zagadkę z rymowanki. Nie. Jaki znak kolczą? Dziwne lalki tu. Brzmi to bardziej jak jakaś sowa. Ciekawe. Czyli jakoś możemy to tutaj rozwiązać, coś tutaj na pewno możemy pokombinować. Zaraz sobie spróbujemy, tylko przeszukajmy sobie jeszcze wszystko. Jakieś dziwne dźwięki. Dobra, mamy tą lalkę. Jeden ptak niesie światło. Dwa niosą mrok, trzy ptaki walkę, cztery to trud, pięć ptaków ranę. 6 to cierpienie, 7 na zakończenie, jakie ono by nie było. Jeden ptak niesie światło. Lalka wrona? Co tu się dzieje? O, proszę bardzo. Wrona nam coś tu przyniosła. Okej, to ja sobie mogę to potem zabierać. Albo dodawać jakoś. Okej, sprawdźmy sobie, co tutaj mamy. Talizmany. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Świetnie. Czyli coś do ekwipunku. Bardzo fajnie. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. O tak, jest. Na pewno będziemy się za tym rozglądać. Talizman, młotek. Ataki części oszałamiają przeciwników. No super. Dodajmy sobie go tu od razu.
Bardzo fajnie. Teraz pytanie, czy ja powinienem zabrać lalkę stąd? Chyba tak. Może nam się... Oho! No nie, znowu coś. Cholera jasno. Dobra, spróbujmy go pokonać. O, cholera! Ale się zaatakował. O, chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 kolego. Czy tak próbuję? Pięknie utrafiony. To był ładny strzał. Ale nie spodziewałem się go tutaj, dobra. Przeładujmy. I przejdźmy dalej. Na pewno tu pewnie, wydaje mi się, że tu wrócimy. Chyba, że to już jest rozwiązana. Bo tak, tutaj wszystko było... Okej, okay, no dobra, nieważne. Może tu wrócimy, może nie, może mi się tylko wydaje. Co tu jeszcze więcej mamy? Kolejny obszar, taki rozległy dość. Nie chciałbym tu nic pominąć. Tym bardziej, że takie rarytasiki można tu znaleźć. Coś tu? Nie wydaje mi się. Tu już chyba za bardzo chciałem podejść. Dobra, tutaj potem, bo tam mamy kolejny taki jakby nieodkryty teren. Sprawdźmy, co jest tu. O, tu będzie zapis pewnie. No i jakaś skrzyneczka, świetnie. Jeszcze raz to może? Nie. No dobra, musimy znaleźć klucz do tego. Może gdzieś tu będzie? Okej. No, co tu mamy? Od Alaski przez Kolumbię Brytyjską, Waszyngton i Oregon, aż po Kalifornię. Region północno-zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych jest bardzo rozległy. Występuje tu 59 narażonych lub zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, w tym potężne orki i dzikie wilki szare. Ekosystemy regionu północno-zachodniego wybrzeża są cudownie zróżnicowane. Wśród nich znajdują się obszary górskie, takie jak Góry Kaskadowe czy Góry Olimpijskie, a także otaczające je gęste lasy. Na zachodzie znajduje się kilka wysp, na wschodzie zaś mamy suche, pustynne równiny. Do zwierząt, które zamieszkują te tereny, zaliczyć można drozdy i mewy, wiewiórki i wydry, umy i jelenie, kojoty i szopy, łososie i czaple. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Tutejsze bagna i stawy charakteryzują się zróżnicowaną fauną, na terenach podmokłych zaś rosną bujnie majestatyczne drzewa, takie jak topola kalifornijska, klon wielkolistny i jesion szerokolistny. Dla miłośników przyrody jest to prawdziwy raj. O tak, te tereny są naprawdę prawdziwym rajem do zwiedzania, gdyby nie ci kultyści, którzy nas tutaj próbują zabić. Really? You don't say. Dobra, czy tam na górę to przejdziemy? Sprawdźmy, co tam jest. Czy to jest Witch's Final Station? Nie, tam na razie nie. Przejdźmy sobie tu. Mamy kolejną skrytkę, która jest niestety zamknięta. Skąd mamy brać do niej klucz? To jest pytanie. Okej. Okay. Co tu jeszcze będzie ciekawego? Już tu. Zdawało mi się. O, tu coś mamy. Pięknie, pięknie. I domek mały. Tutaj jakieś rzeczy kolejne. O, jak szybko kolejna rymowanka. No to ciekawe. Okej. Okay. Mama wrona siedzi w swym gnieździe. Pilnuje swych dziatek, rozgląda się wszędzie, by nie wypuścić do domu bestii, która chce napełnić swój brzuch. Choć plany potwora pokrzyżować może tylko mężny zuch. Okej, okay, czyli mama wrona siedzi w swym gnieździe. Pilnuje swych dziatek. I teraz gniazda. Czy to będzie ten domek, czy to drzewo? Sprawdźmy. Nie? Nie? Może domek w takim wypadku? Też nie? Nie? No dobra, a mama wrona siedzi w swym gnieździe. A tutaj? Może tu? Też nie? Też nie? No dobra, to spróbujmy wszystkich. Serce? Nie? Tu? Nie. Okej, okay, na razie to nie działa. Nie wiem czemu.
Może coś tutaj jeszcze jest, czego nie odkryliśmy, a co jest nam potrzebne do tego. Idźmy sobie tu. Nie podobają mi się te dźwięki zza naszych pleców. Co tu jest? Goście, Miriam i Matt. Dzięki za uroczy spacer. Patty. Przyjechałam z Nowego Jorku, przez całą wycieczkę świetnie się bawiłam. Rory i Bob. Te ścieżki wyglądały kiedyś lepiej. Kev, ładne macie tu widoki. Pan Lockhart, czy mógłbym zasugerować rozmieszczenie na trasie kilku małych miejsc na odpoczynek? Okej, czyli jakieś tutaj notatki zostawione przez gości. Okej, czyli mamy tutaj regulamin tak jakby tych wycieczek. Bardziej mnie interesuje, co tutaj jest ciekawego, o ile jest coś. Nie bardzo. Myślałem, że coś tu będzie do znalezienia. Ale niestety nie. O, a tu co jest? Mamy jakiś agregat. Spróbujmy go odpalić. Okej. Będzie światełko. Super. Czy tu coś jeszcze jest? Pochowanego może? Tam jest kolejna skrzynia. Super. Bardzo mi się to podoba. O, możemy tu zapisać teraz w takim... Oho, proszę bardzo. Światło nam odkrywa strony. No, to jest fajne. To jest fajne. Okej, mamy kolejną stronę. Wpisującą tych kultystów. Zróbmy sobie zapis ręczny. Okej. Pięknie. Coś jeszcze nam się tu pojawiło, oprócz miejsca do zapisu i tej stronki. Jest... Cześć, to jest. No nie, możemy tylko zamknąć. Okej. Tutaj nie wiem, czy coś jeszcze możemy robić. Chyba nie. No dobra, przejdźmy sobie na razie dalej. Wrócimy tu na pewno do tej zagadki. Bo tu jest jeszcze coś do zrobienia. Coś tutaj. Tam na dole jest ta skrzynia. Sprawdźmy sobie ją w takim razie. Tak jest. Skała, skała, drzewo. Czy jesteś dostatecznie światły? Skała, skała, drzewo. Aha, czyli na tych tutaj elementach będziemy mieli skała, skała, drzewo. 6 plus 2, czyli na drzewie mamy 8. A gdzie są wskazówki ze skały? Skała, skała. 3 plus 3, 6, 6, 8. Czy to będzie tak? Skała, skała, drzewo. 6, 6, 8. Sprawdźmy. Być wiecie, jest jedna zapisana. Na pewno na jakiejś innej skale. Bo nam tamte kody nie pasują. W sensie tamte kombinacje. Coś tu na pewno jeszcze gdzieś jest. Tylko jeszcze tego nie widzimy. O nie, to są oni. Nie, 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 nie. To mi się bardzo nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Cholera. O, właśnie. Udało nam się. Czyli 6, 5, 8. To jest poprawny kod. Ok, super. Udało nam się to znaleźć. Wpiszmy go sobie. Trochę tutaj nam zeszło, żeby to znaleźć, ale myślałem, że tylko dwa będą, ale jednak są trzy. 6, 5, 8. Pięknie. To mi się podoba. Dobra, bierzemy. Praca. Tutaj nie wiem, co to jest, muszę zobaczyć. Jesteś jednym z nas, czy jednym z nich? Okej, co tu mamy? Butla z gazem. Miotany zbiornik z gazem. Po trafieniu z broni wybucha i zadaje ciężkie obrażenia wszystkiemu, co sięgło. Okej. Czyli możemy to rzucać chyba tak w nich. To naraca mi tutaj długi, jasny rozbysk. O, to sobie przypiszemy na pewno. Szybki wybór.
Dajmy sobie ją tu. Amunicja tu. Butlę z gazem sobie też dajmy tutaj. Świetnie. Ok. Można powiedzieć, że jesteśmy przygotowani. Czy tam coś dalej możemy zrobić? Tam nie. W takim razie idźmy sobie tam na górę. Tam będziemy mieli trochę tych członków kultu. Także trzeba będzie ich załatwić. Może sobie skorzystamy. Podpal flare w taki sposób. Co to jest? Ma się to jakoś. Idź tu po lewo. Raz cię wypalimy. Pięknie. Załatwiony, ale tu był ktoś jeszcze na pewno. Pytanie, czy nas zaraz tutaj za pleców nie zaatakuje. No i patrzcie, kolejna skrytka. A, ta jest otwarta. Świetnie, świetnie, świetnie. Dobra, mamy kolejne baterie. Przeładujmy sobie broń. Coś tu przy nim jest? O, tak jest. Czyli jednak coś mają czasami. Warto ich przeszukiwać. Co to jest? To wolno. Wyglądało jak coś. Another Alex Casey lunchbox? O, proszę bardzo. Będą strony maszynopisu. Pięknie. Zabierzmy sobie. 9 stron, aż super. Spojrzałem w dół na falującą wodę. Światło księżyca tańczyło na każdej jednej malutkiej fali, tworząc niekończący się pochód migoczących świateł. Samotna i zmarznięta, otoczyłam się ramionami i westchnęłam. Pomyślałam o nim. Wówczas powierzchnia jeziora uspokoiła się i niczym widmowa niespodzianka. On tam był. Jego twarz uśmiechała się do mnie, odbita w jeziorze. Podniosłam wzrok, nie ośmielając się wierzyć, że to się dzieje naprawdę. Ale tak było. On tam był. Mój wybawca, mój pisarz. Dobra, mamy kolejne pudełko. Przejdźmy sobie teraz do tablicy. Dodajmy sobie je tutaj. Sprawy. Skrytki kultu. Dodajmy sobie też skrytki. Skrytka ma tak potokiem. Tak jest. Kolejna. Czy nam tutaj zaznaczy wszystkie, w sensie nam odznaczy to zadanie na tej tablicy, jak znajdziemy wszystkie. Tak jest, kolejne pudełeczko. Tu wydaje mi się, że jeszcze jedno będzie, ale ulepszenie broni. Przejdźmy sobie do tego. O, możemy też strzelbę ulepszać. Super. I przeładowujesz broń, zadajesz większe obrażenia wrogom, którzy zostają ogłuszeni, oślepieni lub obaleni. No dobra, ale wiecie co, wydaje mi się, że jednak sobie ulepszymy. O nie, 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 nie. Ulepszymy sobie, ale pistolet. Powiększa magazynek o 50%, traf szybko wroga raz w głowę, a ogłuszasz go na dłuższy czas. Wiecie co, powiększę sobie magazynek na razie. Saga had lost count of how many O. shots she'd fired, but she was sure it must have been more than she had in her magazine. And yet, she'd not run out of ammo, as if the magazine had grown to fit more bullets. She fired again. Ale fajnie zrobione. Ulepszamy sobie broń. I tak jakby uzasadnienie ulepszenia tej broni czyta nam Alan Wake. Genialnie zrobione. Naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego. Bardzo fajny pomysł. Naprawdę. Nie jest to jakieś takie zwykłe ulepszenie, że o, okej, nagle mam większy magazynek i bo tak. Bo sobie znalazłem jakieś strony. Tylko faktycznie te strony jest to potem jakoś uzasadnione. Ulepszenie. Bardzo fajne rozwiązanie. Naprawdę. Coś tu jeszcze jest. Co to jest? To zastanawia mnie to. Co to jest? I dlaczego ja tego nie mogę z tym nic zrobić? Mogę to jakoś. Nie. Okej, dobra, przejdźmy sobie dalej. Co tu jeszcze mamy? No, trochę nam się zmieniły kolory. Tutaj, tutaj. No dobra, chodźmy tu. Zbadajmy sobie tutaj wszystko. O, mamy. O, czyżby to jest ta budka? Aha, czyli tu już byliśmy chyba. Dobra, czyli sobie przejdźmy jeszcze tam, bo tutaj już byliśmy. Wróćmy sobie w takim wypadku. Tutaj można jakoś przejść. Licestry. O, nie. Super. Dobra, załatwiony gościu. Co tu mam? Jakiś domek. Co to jest? To też można?
Co ja bym chciał strzelać? Nie zawsze trzeba, nie zawsze. Ale zastanawiający jest ten domek. W sensie może faktycznie to jest domek dla plaków, ale tak. Prawdziwy domek wygląda. Okej, okay, nieważne. Coś tu mamy? No coś tu musi być, no. Zastrzeliłem gościa, żeby tu nic nie było. Będę zawiedziony, jeśli tu nic nie będzie. Można wejść? Nie. Ciemno tu jak cholera. Nic tu nie widzę za bardzo. Z niego tylko coś podnieśliśmy. A tu? Może tu coś? Też nie. No jestem zawiedziony, no nie, no tak się nie będziemy bawić, ludzie. Tu jest to kudeczko i czy ja mam to otworzyć, no? Ja bym musiał to już otworzyć. No dobra, nie tak prędko, nie tak prędko, panie kolego. Co tu jest? Tu jest ten domek. Tutaj mamy to przejście, tak. Dobra, idźmy sobie tam na górę. Faktycznie, tam mamy jeszcze nieodkryty teren. Może tu znajdziemy coś, co nam pomoże otworzyć te kłódki. Tu co jest? Tu możemy sobie zejść w dół. Okej. Tutaj jest Witchfinder Station. Okej. Słuchajmy, to sobie może to jakaś kolejna, o chyba będzie kolejna rymowanka. Tak jest. Dobra. Co tu mamy? Coś możemy przeczytać? Nie. Co tu mamy? Okej. Okay. Dzielna bohaterka opuściła dom, by naprawiać zło. Tymczasem jakoś lasem przyszedł wilk łapczywy, który po kryjomu pożarł wszystko, co zastał w domostwie pozbawionym pani domu. Bohaterka zaś po powrocie odkryła, że przepadło to, co największą miłością darzyła. Tu, w takim wypadku. To chyba trzeba kolejne dodawać. Właśnie. Może ich nie mam jeszcze po prostu. No okej. Ciekawe są te rymowanki. Szukajmy sobie to miejsce, może znajdziemy coś, co nam pomoże ją rozwiązać. O, jakaś szefeczka. Co tu mamy? Super, to mi się podoba. Więcej, proszę. Coś na tej tablicy jest? Nie ma. Tu coś, tu coś w tym komputerek. Hasło jeszcze trzeba wpisać. Cholera jasno. Czekaj. 2547. 2, 5, 4, 7. O, udało się. Super. Projekt rymowanki, nazwa robocza. Otrzymałem pańską przychylną opinię na temat mojej propozycji projektu. Dziękuję. Nie muszę przypominać, że moja akademicka i czysto hobbystyczna wiedza specjalistyczna w zakresie mitologii, folkloru i literatury rzeczywiście zapewni temu projektowi konieczną wiarygodność. Zarówno w zakresie przywództwa, jak też tworzenia materiałów do testów. Okej, okay, czyli mamy tutaj ten gościa, który to stworzył. Doktorze i doktor Marmont. Oto obiecane informacje dotyczące pierwszych eksperymentów przeprowadzonych w ramach projektu. Przedmiotami wykorzystanymi do testów były plastikowe figurki zwierząt, pluszowe misie, samochody zabawki i lalki dla dzieci. Zgodnie z hipotezą ikonograficzna natura tych przedmiotów miała mieć pozytywny wpływ na wyniki tych badań. Wynik testu negatywny. Będę kontynuował testy z użyciem bardziej zaawansowanych przedmiotów i scenariuszy. Nie ma konieczności odpowiadania na tę wiadomość. Okej. Okay. No dobrze, co tu dalej mamy? Jakaś praleczka, jakieś coś, jakiś kolejny pokój. Kuchnia, w kuchni coś będzie, jakieś może znaki kolejne. O, zabaweczka. Myślałem, że to można wziąć jakoś do tych rymowanek. Co tu mamy? Czyli coś tu jest za nimi? Nie. Tak tylko. Tu jakaś kaczuszka. Zamknij. Bo tu będzie jeszcze na tym biurku coś. Jest pełno zabawek. My sobie w takim wy... O, tutaj jest znowu. Aha. O tak, kolejne trofeum. Biedny jelonek. Powiesili cię na ścianie.
Dobra, co tu mamy jeszcze dalej? Jakieś ładne obrazy. Fajny ten domek, podoba mi się, ładny jest. Też taki, o, piękne drzewa. Znowu, o, mamy coś. Badanie zjawisk odmieniających rzeczywistość odkrytych w obszarze Cauldron Lake z wykorzystaniem fikcji i dzieł sztuki w roli źródła, a także urzeczywistnienie uzyskanych rezultatów. Cel, metodologia. Celem LBC w ramach tego projektu badawczego jest wykorzystywanie rymowanek, nazwanych dalej fikcją, do odtworzenia warunków, w jakich tekst przekształca się w rzeczywistość. Postawiona hipoteza zakłada, że fikcja wpływa na rzeczywistość dwojako. Odzwierciedla wydarzenia z przeszłości, o których nie wie ich późniejszy twórca, tym samym zmieniając jego twórczość w powód zaistnienia tych przeszłych wydarzeń, stających się jednocześnie własnym źródłem inspiracji lub funkcjonuje jako siła inicjującą w teraźniejszości, wykorzystującą twórcę w roli łącznika. Wstępne wskazówki. Dobra. Mamy coś, co nam może pomoże z tymi limowankami. Ojejku, jak dużo. Tutaj tak jest. Czyli FBC bada, w jaki sposób fikcja wpływa na rzeczywistość. Brzmi znajomo. Okej. Okay. E-mail od autora rymowanek, doktora Eugene'a Campbella. Tak jest. FBC is definitely playing with things they don't fully understand. FBC stworzyło te rymowanki. Badali, czy wierszyki dla dzieci mogą wpływać na przyszłość. Dziwne. O, czyli tutaj widzicie, teraz dopiero odkryłem, ile możemy zabrać tutaj poszczególnych poszlak do tego punktu. Super. Odegranie rymowanki sprawiło, że otoczenie się zmieniło. Czyli musimy odegrać tę rymowankę, tak jakby. Tu? Nie. Co to jest? Tak jest. Rozwiązanie zagadki odmieniło świat. Co tu się wyprawia? W miejscu do odegrania rowanki pojawił się talizman. Zawiesiłem talizman na bransoletce, którą dostałam od Logan. Ciekawe, czy znajdę jej więcej. No, mam nadzieję. Rymowanka znaleziona niedaleko mostu przy Cauldron Lake. Tak jest. O liczeniu wron. Każda ich liczba ma inne znaczenie. Okej. Okay. Mamy trochę to wyjaśnione. O. Co tu mamy? Ciekawego. Pewnie nic. No dobra, toaletka mnie nie interesuje. Nic tu nie można wziąć. Jestem zawiedziony. No ale trudno. To już nic więcej. Tu też nic. Co tu będzie w takim... O, kolejna rymowanka. Cholera, to już będę miał trzy tak naprawdę. Muszę się zastanowić dobrze, jak je rozwiązać. Lokacja stanowiska. Witcher's Wine Station, okolice strumienia. Domki letniskowe z nad Cauldron Lake. Dobra, dodajmy sobie to kolejne. Okej. Okay. Dodaję sobie to na bieżąco, żeby potem nie zapomnieć o tym tak naprawdę. Lalka bohater. O, mamy kolejną laleczkę. To może nam się przyda jakoś do kolejnych. Lalka bohater. Tu co mamy? Oj, kolejna lalka. Super, super, super. Lalka wilk. Dwie lalki mam. Lalka bohater. Nie. Dziwne lalki. Pomyliło mi się. Tu. To jest wyłożone folią. Ktoś się nieźle postarał. I lalka z wilkiem. Całkiem fajnie pomalowany. Niezłe szczegóły. Okej. Okay. Może w takim wypadku te figurki nam pozwolą rozwiązać tamte poprzednie rymowanki. Sprawdźmy to sobie. Nic tu nie ma już na pewno. Coś wygląda, jakby mogło być do podniesienia, ale niestety... Nic tu już nie mamy w tym pokoiku, tak. No dobra. Zejdźmy z powrotem na dół. Wróćmy do naszej rymowanki. Tu już też nic nie będzie. Tam na pewno sobie przejdziemy. Jeszcze, tak jest. Za drzwi. To tu jest. Kolejne dokumenty. Porada dnia. Kiedy jesteś na szeroko i czujesz, że natura wzywa, sprawdź kierunek wiatru.
Gałęzie. Okej. Okay. Wierszyk dnia. Słońce kiedy śpi, nie zna zmartwień ludzi. Co się wiercą i kręcą i martwią i trapią. Żałując, że nie zapadają, równie bogi sen. Obserwacje. Zbierałem trochę śmieci zostawionych przez turystów. Myśl dnia. Dużo nowych rzeczy. Niektóre spisane przez wcześniej sezony nawet świetne. Okej, okay, jakieś tu mamy notatki chyba tych pracowników, coś takiego. Pewnie zaraz się okaże, jakich im przeczytałem do końca. To one są jednak potrzebne i potem będę musiał do nich wracać, znając życie. No ale okej. Okay. Tu coś jeszcze jest. Na pewno. Znowu strona maszyny napisu. Ale mamy czytania na tym odcinku. Mam nadzieję, że was to nie zanudzi za bardzo. Bo ogólnie możecie dać mi znać w komentarzach, czy chcecie, żebym czytał te wszystkie strony, które znajduję, czy może lepiej zostawić to dla was, tak żebyście sobie to przeczytali spokojnie po zatrzymaniu nagrania. Także dajcie znać. Jestem otwarty na propozycje. Okej, okay, kolejna strona była. Wróćmy do naszej rymowanki. I co tu mamy? Dzielna bohaterka opuściła dom, by naprawiać zło. Opuściła dom, by naprawiać zło. Tymczasem jakoś lasem przyszedł wilk. Lasem przyszedł wilk. Nie. A może tu, że opuściła? Tak jest, pięknie. I have a weird feeling something's changed. What is this? Jakieś ślady. Dobra, weźmiemy sobie potem z powrotem te laleczki. This is ridiculous. O, jest trochę, ale dobra, podążajmy za tym. Kolejne bardzo fajne takie jakieś rozwiązanie, dodatkowa aktywność w grze. Oho, talizman. Super, no to mi się podoba. Co on daje? Ratuje przed śmiercią, lecz rozpada się po użyciu. No dobrze, użyjmy go sobie, na pewno nam się przyda. Bardzo fajnie, że udało się go znaleźć. W takim razie, jeśli mamy tutaj te dwie kolejne laleczki, to wróćmy sobie do naszej poprzedniej rymowanki. Ale jeszcze tu sobie wszystko dokładnie sprawdzimy, tak żeby niczego nie zostawić. Co tu jeszcze mamy? Co się tu przed nami kryje? Przebadajmy cały ten teren. Nic tu nie może zostać. Może nam się uda dzięki temu zrobić grę na 100%, kto wie, kto wie. Bardzo bym chciał, lubię tak kończyć gry na stówę, nie lubię zostawiać jakichś tam aktywności. Fajnie, gra jest ukończona w 100%. Coś jeszcze będzie? Nie, tu była ta strona, tu było to, dobra. Wejdźmy sobie tam. W takim wypadku. I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Zbadaliśmy wszystko, ale fajnie. Ale no, chwila. Gdzie są? Gdzie jest coś, co pomoże mi otworzyć? Co pomoże mi otworzyć tam te skrytki, no. To nie masz napisu, super. Oczywiście dasz sobie jakoś radę, bo inaczej wcale byś nie była bohaterką. No oczywiście, że tak. Super, dziękujemy za kolejne strony maszynopisu. Jestem bardzo wdzięczny. No, nie pójdę stąd, dopóki nie otworzymy tych skrytek. Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. No, na pewno jest na to jakiś sposób, na pewno. Tylko kurde jaki. Dobra, spróbuję to jakoś tutaj rozwiązać. Wrócę do was w momencie, w którym już mi się to uda. I będziemy wiedzieli, jak to zrobić. Okej. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to na razie nie otworzymy tych skrytek. Będzie pewnie coś, co nam pozwoli je otworzyć w przyszłości, także na pewno tu sobie wrócimy. No to se jeszcze poczeka. A tymczasem wróćmy sobie do naszej tutaj kolejnej rymowanki. Mam nadzieję, że tę uda się teraz rozwiązać. I przypomnijmy sobie, co ona tutaj ma. Mama wrona siedzi w swym gnieździe, pilnuje swych dziatek, rozgląda się wszędzie, by nie wpuścić do domu bestii, która chce napełnić swój brzuch. Choć plany potwora pokrzyżować może tylko mężny zuch.
Okej, okay, czyli mama wrona siedzi w swym gnieździe. Mama wrona siedzi w swym gnieździe. Taka wrona, tak, może tak. Pilnuje swych dziatek, rozgląda się wszędzie, by nie wpuścić do domu bestii, która chce napełnić swój brzuch. Ale do otwora pogrzebać ma tylko mężny zuch. Pilnuje. Keep trying. Nie. Mama wrona siedzi w swym gnieździe, pilnuje swych dziatek, rozgląda się wszędzie. By nie wpuścić do domu bestii, która chce napełnić swój brzuch. Bestia w domu. Bestia w domu. Bronić. Mężny zuch może pokrzyżować plany. Aha, tak jest. Tak jest. Udało nam się. Fajnie rozwiązane, tylko co nam się tu pojawiło? Co tu mamy dzięki temu? Gdzie ta wrona? Co nam to dało? Zapiszmy sobie tak na szybko. Gdzie ta wronka? Gdzie ona jest? Nie widziałem jej. Kurde, gdzieś mi tutaj przeleciała. Gdzieś się tam wydziera. Coś słychać? Tak, tak, tak. Gdzie ona jest? O nie. O nie, 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 nie. Okej, mamy ślady. No właśnie. No właśnie, właśnie. No dobrze. Czyli gra nam podpowiada, że powinniśmy je zabierać od razu. Dobra, czyli zaraz po rozwiązanej zagadce je sobie zabieramy. Okej. Nie ma problemu. Wszystkie ładnie, dziękuję. I podążajmy za tymi śladami. Dobra. Mamy tutaj coś. Co tu będzie na nas czekać? Jest, coś pięknie. Ale... Zaraz nam coś zaatakuje na pewno. Jedzie on jest. O cholera. Dobra, jest, jest, jest. Już? Nie, jeszcze nie. Chodźmy ze strzelbem na niego. Gdzie on tu jest? Dobra, załadowany, chodź tu, no. Aj, nie trafiłem. Dobra, teraz, pięknie. Sorry, panie Wilczko, ale jesteś opętany, niestety nie ma tutaj miejsca dla nas dwoje. Okej, okay, talizmanik. Aha, widzicie, czyli coś w tym domku było, tak jest. Dobrze myślałem. Dobrze myślałem, co ten talizman daje. Zwiększa czas działania i zasięg racy. Okej, okay, tak będziemy używać racy, to na pewno sobie go weźmiemy. Dobra, wydaje mi się, że na tym terenie już wszystko znaleźliśmy, oprócz oczywiście tych pojemników, do których potrzebujemy kierbokręta. Tutaj mamy pokój wytchnienia, dobra. I teraz co? Musimy sobie teraz wrócić do naszego samochodu. Okej. Okay. Dobra, to co? Ja sobie w tym czasie wrócę do samochodu i przejdziemy... Wrócę do was, jak już będę przy aucie i przejedziemy sobie do Bright Falls, tak żeby was tutaj nie zanudzać tą podróżą przez ten, przez te lasy. Okej, okay, widzimy się zaraz. Oho, mamy tutaj jeszcze koleżków, także musimy się z nimi rozprawić. Chodź tu kolego. A nie wiedziałem, że nas tutaj zaskoczą. O cholera, pobliję jeszcze, dobra. Dobra, po gościu. I ona też załatwiona, dobra. Czyli ta droga taka do tego samochodu wcale nie jest spokojna. Okej, okay, dobra, jesteśmy już tutaj blisko. W takim razie przejdźmy sobie tutaj, tak jest. Naszą... O? Coś tam z tej stacji. Jakieś dźwięki dochodzą. Sprawdźmy to, co tam się dzieje. Z
zobaczymy, co się tutaj stało. Żeby ci panowie sobie nie poradzili z czymś, albo coś ich zaatakowało może. Ciekawe. Nie ma ich już tutaj. A w środku? Co tu się dzieje? Nie, no to jest tylko... to, co już czytaliśmy wcześniej. O, jest nasz kompan, także super. Posłuchajmy go. O, oczywiście, że tak. Przeszukałem wszystko, co było. Przeszukałem. Dobra, wracamy z Alanem Wake'iem do Bright Falls. Widzimy się na miejscu. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom, before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's just a weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Witamy z powrotem w Bright Falls. O proszę, jaka scena. O, ta blizna zostanie z nami na długo. A, co to? Czyś byśmy byli w naszej komnacie, tak jakby? Co pan Alan Wake tu robi? Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Przenosimy się do mroku chyba, z panem Alanem Wake'iem. Może będziemy teraz nim kierować? No. O, chyba tak. Co to jest? Jakaś scena? Jakiś kolejny wywiad z nim, tak jak w pierwszych częściach. Było pokazywane w tych telewizyjnych
wystąpienia. I przechodzimy teraz w jego skórę. Okej. Późny wieczór. Czyli tak jakby... Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Okej, czyli teraz przejmujemy kontrolę nad Alanem Wake'iem. Dobra, zobaczymy, co nas będzie tutaj czekało, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy taki mocno eksploracyjny odcinek wam się podobał. Czy może jednak nie, dajcie znać, czy mam sobie sam szukać takich wszystkich znajdziek, przeszukiwać takie większe tereny, czy też wam się to podoba i chcecie to oglądać, także czekam na wasze reakcje w komentarzach. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się to wszystkim podobało. I słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się, hej!